Siemaneczko, witam Was ponownie na moim kanale. No i zapraszam na 22 część. W tej części oklejanie i wygłuszanie podłogi. Natomiast ja sobie siedzę i zaczynam walkę z kabelkami. Pamiętajcie o tym, aby zostawić subskrypcję na tym kanale, jeżeli jeszcze jej nie macie. Dzwoneczek, aby nie przegapić nowinek na kanale. No i oczywiście łapka w górę lub w dół, to zależy od Was, czy Wam się podoba, czy nie. Dla lepszego zasięgu. Komentarze mile widziane, pamiętajcie, to pomaga budować kanał. Nic Was to nie kosztuje, a wiadomo, początek kanału zawsze to jest trudny temat, więc no, Wasza pomoc jest tutaj mile widziana. Ok, nie przeciągam, zapraszam Was, jedziemy z tematem. Pozdro, hej! Powiem Wam, że to nie taka prosta robota to tutaj wkleić. Jest zabawy. Wcale to się tak ładnie nie układa do kształtów. Gdzie ja tutaj mam powiedzmy prostą podłogę, a co będzie tam? Gdzie te kształty są dużo bardziej skomplikowane. No trzeba się namachać tą roleczką taką, co tu jest w zestawie. Naprawdę. I tak, żeby nie było bombli powietrza gdzieś tu pod spodem, tu w zagięciach. To naprawdę trzeba się bardzo mocno, że tak powiem, nagimnastykować. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że chociaż trochę to wytłumi ten samochód. Bo faktycznie jak nim jechałem tutaj do garażu, to no głośno w nim jak cholera, więc to na pewno wytłumi trochę to dudnienie blachy. Takie samo z siebie, dodatkowo dojdzie na dole nowe wygłuszenie w postaci baranka, tak, więc to też coś tam pomoże, nie? Wygłuszymy drzwi, sufit, no i miejmy nadzieję, że chociaż trochę to pomoże. Bo na pewno nie chcemy tu kłaść niczego, co chłonie wodę, no bo wiecie, no to jest auto... Niby turystyka, ale pewnie i tak prędzej czy później wjedzie do wody i gdzieś ta woda się nabierze. Maty butylowe, według zapewnień producenta, rozmawiałem, nie chłoną wody, więc mam nadzieję, że to się sprawdzi. Żadnych gąbek, takich rzeczy, które chłoną wodę, nie będziemy tu kłaść. Ok, jadę dalej z robotą. Dalej nie będę to nagrywał, bo to się pewnie zejdzie znowu kupę godzin jak z dachem. Dwa dni roboty, a w międzyczasie muszę też i przymierzać te rzeczy, które są przykręcane, żeby wiedzieć, czy się z tym zmieszczę, żeby to potem jakoś docisnąć. Także no, pewnie widzimy się już po oklejeniu spodu, czyli za jakieś raz, dwa, trzy, już. I jestem z powrotem. Czyli 10 godzin później. 10 roboczych godzin, bo tak naprawdę to minęły 2 dni, nie? Na wyklejenie całej podłogi, nadkoli. Tak to wygląda. Powiem Wam szczerze, że roboty jest z tym po prostu w pip. Pip roboty. A dlaczego? To jest 4 mm ta guma. Jak się weźmie w rękę, to ona się wydaje miękka. A jeżeli chcesz sobie ją w tych przetłoczeniach poukładać, to po prostu wszystko trzeba robić siłowo. Nie da się tego tak położyć ta płasko i potem wprasować, tylko trzeba kawałek po kawałku zakładać i zawijać, bo ona się nie podda w tym miejscu. Ja, jak widzieliście pewnie na filmiku wcześniej, próbowałem to grzać. Ale to nic nie daje, tego się nie da grzać, to się nie rozciąga, bo tu jest aluminium na górze i ono się nie poddaje, albo się urwie, pęknie, ale się nie poddaje, więc trzeba po prostu każdą z tych krawędzi zaginać paluchem, siłowo ręką, no nadgarstki, powiem Wam, siadają. 10 godzin, tyle podłogi, nie? Zrobione. Później podam Wam, gdzieś się tu pojawi napis, ile poszło arkuszy, bo nie liczyłem. No i co teraz? Biorę się za wyklejanie boków, to znaczy tutaj wnęk w środku i za wyklejanie sufitu, ale tu już pójdzie cieńsza 2 mm gąbka. Mam nadzieję, że będzie się kładła trochę lepiej. Także jeszcze raz mówię, 10 godzin, 10 godzin, tyle pracy. Jedziemy dalej. Słuchajcie, no fura wyklejona.
podłogę już Wam wcześniej pokazywałem, wyklejone wnęki, tutaj w środku wyklejony sufit, tak jak mówiłem, wnęki i sufit jest tą gąbką 2 mm, to nie jest gąbka, to jest bitmata, nie bitmata, mata butylowa, o tak, dokładnie, mata butylowa. No i tak, na suficie 2 mm, cała podłoga 4 mm, tu łącznie z nadkolami, wszystkie kanty, wszystko jest obklejone. Także tu jeszcze muszę dziurę wyciąć, bo tu jest przejście kabli i tu pod nogami tunel, tu też wysoko jak się tylko dało, wszystko pooklejone. Teraz muszę tylko pomalować ten wsporniczek, wsporniki fotela, no i chcę zamontować jeszcze ręczny i położyć już tą nagrzewnicę, te węże tu poukładać, przejść przez groć, podłączyć tam elektrykę, już pospinać to wszystko, bo tak naprawdę to tu w środku już zostanie montaż tapicerki tak naprawdę, więc rozprowadzę sobie kable, podepnę wszystkie te instalacje i dopiero wtedy zakleję go na zewnątrz, żeby móc robić karoserię. Przyłożyłem szybę, czy wszystko jest dobrze, wszędzie ładnie dolega, także z tym też nie ma problemu. No i szybę mam kupioną nową, nie? Także, bo ta jest tak porysowana, zresztą może będzie widać. Jak nie tak, to może tu bardziej pod światło, o, jak porysowana jest ta szyba. Także szyba jest kupiona i uszczelka jest kupiona nowa. No i zobaczymy, nie? Dobra, biorę się za przede wszystkim posprzątanie garażu, bo po tych robotach ostatnich mam tu taki burdel, że nie ma się jak obrócić. Także pierwsze co to sprzątam. Dzisiaj maluję te wsporniczki, żeby móc sobie jutro zmontować te wszystkie osłony, tam już pozamykać. I potem oklejam go i będę się brał za robienie karoserii. Niestety trochę mi się plany pozmieniały, bo miałem taki plan, że najpierw zrobię tą karoserię na gotowo, wypchnę go z garażu i będę robił sobie wszystkie elementy po kolei, tam drzwi, maska, butniki. Niestety nie przemyślałem jednej rzeczy, a no takiej, że on będzie na zewnątrz też malowany kobrą i no muszę robić kolor i ja nie dam rady w garażu, nie mając odpowiedniej aparatury, dobrać koloru, żeby mi się odcienie nie różniły. Więc technologia będzie zrobiona taka, że pomaluję go jedną warstwą kobry, wypchnę go na zewnątrz, zrobię pozostałe elementy, czyli drzwi, maska, błotniki, zamontuję to na samochód, wjadę nim tutaj z powrotem, ponownie go opuszczę już na kołki i całościowo polakieruję go warstwą kobry, żeby był po prostu jednolity odcień, tak? Bo inaczej ja nie jestem w stanie tutaj uzyskać na wszystkie elementy jednego odcienia, nie? Także wtedy, tam, nie wiem, 5 czy 6 litrów farby rozrobię z bazą, z kolorem i będę go lakierował. No i na zewnątrz później finalnie pójdzie klar, żeby był bardziej odporny na zarysowania, bo wiecie jak to jest, nie? Jak kobrę drapniesz, no to ją się zarysuje, to będzie widać to zarysowanie, no i można się dodrzeć do białego podkładu. Natomiast jak jeszcze dodatkowo będzie na tym klar bezbarwny i myślę, że tak spokojnie ze 3 warstwy tu walniemy na grubo, to no będzie to zawsze trochę odporniejsze, no i będzie się chociaż trochę błyszczał, nie? Taki jest plan, tak zrobimy. Dobra, do roboty. Będzie pan zadowolony, kurwa. Słuchajcie, no trochę zacząłem już elektrykę rozprowadzać. Już te przewody tak wstępnie poukładałem, ale to jeszcze wszystko trzeba izolację poprawiać, mi się wydaje, bo to jest wszystko w błocie, więc zanim to pójdzie tak jak ma być, to ja jeszcze to poprawię po swojemu. No ale już zacząłem rozprowadzać przewody. Nagrzewnicę już wstawiłem, ręczny, jeszcze nie podłączone przewody, nie przeciągnięte od dołu, bo tam najpierw pójdzie konserwacja, ale już tu wszystko podpiąłem, przeprowadziłem przez groć i tu elektryka, skrzynki, bezpieczniki też już są podpięte, tu kable też już przełożyłem tak jak trzeba, także no pomału środek uzbrajam, bo no co, biorę się za zewnętrzną część karoserii, czyli szykuję się do lakierowania go, tak, bo on tu już jest prawie zrobiony, nie? Muszę tu rynienki dopracować, mastyki, takie sprawy, ale generalnie to mam środek zrobiony, więc trzeba robić na zewnątrz i ciągnąć tą robotę, nie? No, tam stoją błotniki przygotowane, posmarowane inhibitorem,
Także maska też na dworze jeszcze stoi, ale że robota się kręci. Dobra, to tyle.